Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Ponad 1 100 000 maseczek ochronnych trafiło do mieszkańców Łódzkiego. Wszystkie zostały uszyte przez lokalnych producentów, którzy współpracowali z Urzędem Marszałkowskim. Maseczki szyło w sumie blisko 160 firm z naszego regionu. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel prawie 4 miliony złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dostarczaniu maseczek mieszkańcom pomagali m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ratownicy medyczni i policjanci. To są maseczki, które trafiły do naszych mieszkańców. To są maseczki, które, i to jest ta pierwsza korzyść zasadnicza, ochrona zdrowia mieszkańców, ale także warto podkreślić tę drugą korzyść, a mianowicie tę, która jest związana z tym, iż to firmy łódzkie, firmy z naszego województwa te maseczki szyły i przygotowywały do dystrybucji. Dzięki ofercie Urzędu Marszałkowskiego mogliśmy skorzystać, żeby dalej prowadzić działalność. Dzięki temu nie musieliśmy redukować zatrudnienia. W takim wspólnym działaniu mogliśmy zrealizować to zlecenie, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Zostaliśmy stworzeni jako Wojska Obrony Terytorialnej, żeby pomagać lokalnej społeczności, zawsze gotowi, zawsze blisko. I ta dewiza będzie nam przyświecała. Jesteśmy gotowi wspierać mieszkańców województwa łódzkiego. Wszystkim tym chciałbym w tym momencie Państwu bardzo serdecznie podziękować. Dwa projekty Łódzkiego Domu Kultury i Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, czyli instytucji podległych Marszałkowi Województwa, otrzymały ministerialne wsparcie w ramach programu Kultura w sieci. W ten sposób Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniło inicjatywy artystyczno-kulturalne publikowane w internecie w czasie epidemii koronawirusa. Otrzymaliśmy 70 tysięcy, więc sporą kwotę, abyśmy mogli przeprowadzić ten konkurs w trzech etapach. Część warsztatowa, część konkursowa i część koncertowa, gdzie na scenie Łódzkiego Domu Kultury spotkają się w efekcie wybrani przez Państwa zwycięzcy rokowania w sieci. Mieszkańcy regionu mogą dzielić się wspomnieniami o Janie Pawle II. Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły samorząd województwa uruchomił stronę internetową poświęconą papieżowi Polakowi. Chce w ten sposób przypomnieć jego postać szczególnie młodym ludziom. Zwykli to tytuł projektu artystycznego, który ma uhonorować pracowników służby zdrowia walczących na pierwszej linii frontu z epidemią koronawirusa. Jego autorką jest fotograf Monika Szałek. W sesji fotograficznej wzięli udział pracownicy Łódzkiego Szpitala imienia Kopernika. W związku ze stopniowym rozmrażaniem gospodarki zarząd STVK Centrum Zgierz od 20 kwietnia 2020 roku uruchamia obsługę abonentów i klientów z jednoczesnym utrzymaniem podstawowych restrykcji dotyczących noszenia maseczek i rękawiczek ochronnych. Biuro obsługi klienta oraz kasa otwarte będą w normalnych godzinach w dni robocze. W pomieszczeniu będą uruchomione dwa stanowiska. Jedno stanowisko kasowe i jedno stanowisko obsługi abonentów i klientów. W pomieszczeniu biura obsługi klienta mogą przebywać po jednej osobie na dane czynne stanowisko, czyli maksymalnie dwie osoby.
Z uwagi na powagę istniejącej sytuacji epidemicznej prosimy o utrzymanie dyscypliny w stosowaniu się do podanych obostrzeń. Dobry wieczór, jest poniedziałek 1 czerwca, Emila Okupska. Zaczynamy pierwsze w tym tygodniu i zarazem pierwsze w tym miesiącu wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w programie będzie m.in.
Udana akcja policji. Zgierscy funkcjonariusze złapali oszustów. Namawiał kobietę do tego, by poszła do banku, wypłaciła swoje oszczędności i te pieniądze jemu przekazała. Kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą, bardzo szybko namierzyli mężczyzn odpowiedzialnych za to oszustwo. A także ponad 20 milionów złotych przekazano na pomoc przedsiębiorcom. Naprawdę jest tutaj ogromne wsparcie. W porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 202 nowych zakażeniach koronawirusem. Jedna osoba zmarła. Od wczoraj nie zmieniła się sytuacja epidemiologiczna w powiecie zgierskim. Obecnie u 29 osób stwierdza się wynik dodatni. W niedzielę Wioletta Głowacka zwyciężyła w przedterminowych wyborach na wójta gminy Zgierz. Uzyskując w drugiej turze blisko 60% głosów, pokonała Marcina Karpińskiego, poinformowała Gminna Komisja Wyborcza w Zgierzu. W drugiej turze wyborów uzupełniających na wójta gminy Zgierz wygrała Wioletta Głowacka. Dotychczasowa sołtys wsi Biała zdobyła blisko 60% głosów. A jej kontrkandydat Marcin Karpiński, obecny powiatowy radny i były wicestarosta zgierski, 40%. Wczorajsza frekwencja wyborcza wyniosła 30%. Nowa wójt dziękowała mieszkańcom gminy za oddane głosy i cieszy się, że jej program wyborczy trafił do mieszkańców. Natomiast Marcin Karpiński pogratulował Wiolecie Głowackiej zwycięstwa i podziękował mieszkańcom za oddane na niego głosy. O fotel wójta gminy Zgierz ubiegało się początkowo 5 kandydatów. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny. Komisje pracowały z zachowaniem zaleceń sanitarnych. Głosujące osoby wchodziły do lokalu wyborczego w maseczkach na twarzy. Długopisy były używane jednorazowo. Głosowanie zakończyło się równo o godzinie 21. Kara do 8 lat pozbawienia wolności grozi mężczyznom, którzy podawali się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Dwaj mężczyźni chcieli wyłudzić pieniądze od 75-latki. 28 maja zgierscy kryminalni dostali sygnał, że w najbliższym czasie może dojść do próby oszustwa wobec osoby starszej przez nieznane wtedy jeszcze osoby podające się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Oczywiście natychmiast zajęli się tą sprawą, ich przypuszczenia się potwierdziły. Jak się okazało, z 75-letnią mieszkanką Zgierza skontaktował się mężczyzna, który rzeczywiście podawał, że jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego Policji. W rozmowie telefonicznej mówił, że jej pieniądze są zagrożone, że on będzie je zabezpieczał. Namawiał kobietę do tego, by poszła do banku, wypłaciła swoje oszczędności i te pieniądze jemu przekazała. Kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą, bardzo szybko namierzyli mężczyzn odpowiedzialnych za to oszustwo. Zatrzymali ich jeszcze tego samego dnia na ulicach Zgierza. Okazało się, że był to 21 i 22-latek mieszkańcy województwa mazowieckiego. Mężczyźni zostali zatrzymani, noc spędzili w celi zgierskiego aresztu, usłyszeli już zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował się zastosować tymczasowe aresztowanie wobec obu mężczyzn na okres 3 miesięcy. Zatrzymani w przeszłości nie byli karani za konflikty z prawem. Policjanci apelują o ostrożność. Policjanci apelują o szczególną ostrożność we wszelkich kontaktach z osobami obcymi, ale przede wszystkim pamiętajmy o jednym. Nie przekazujmy żadnych pieniędzy obcym osobom. Jeżeli ktoś się kontaktuje z nami i podaje się, czy to za policjanta, czy to za wnuczka, czy to za pracownika banku, jakąkolwiek tutaj legendę próbuje nam przedstawić, pamiętajmy, że nie mamy pewności co do tożsamości tej osoby. Skontaktujmy się z naszą rodziną, z kimś, komu ufamy, albo rzeczywiście z prawdziwymi policjantami i zapytajmy się, czy to może być prawdziwa sytuacja, czy też nie. Wtedy będziemy mieli pewność, czy nie zostajemy ofiarą oszustwa. Jak już informowaliśmy Państwa, Zgierz znalazł się na liście 54 miast zakwalifikowanych do drugiego etapu norweskiego projektu Rozwój Lokalny. Udział w pierwszym etapie zagwarantował nam 100 tysięcy złotych. Wciąż mamy szansę na pozyskanie nawet 10 milionów euro na działania rozwojowe w mieście. Jako Zgierzanie również możemy przyczynić się do pozyskania tych środków finansowych. W jaki sposób? O tym więcej w naszym materiale.
Jedną z takich form jest facebookowa grupa. Miejsce to przeznaczone jest dla wszystkich osób, które są zainteresowane wsparciem rozwoju Zgierza. W ramach projektu Rozwój Lokalny, który realizuje Gmina Miasta Zgierz, otworzyliśmy grupę na Facebooku pod stroną miasta, która nazywa się Strefa Rozwoju Miasta. Grupa jest przeznaczona dla osób, które są zainteresowane wsparciem procesów rozwojowych dla miasta. Dzięki tym informacjom, którymi się wymieniamy na grupie, dyskusjami, jesteśmy w stanie przygotować jak najlepszy projekt do programu Rozwój Lokalny, a dzięki temu uzyskać do 10 milionów euro dofinansowania na rozwój miasta. Grupa na portalu Facebook to nie tylko przestrzeń do rozmowy o tym, co trzeba poprawić lub zmienić, ale przede wszystkim jak to zrobić. Zgłaszamy się do grupy, na wstępie zadawane jest tam jedno pytanie dotyczące różnej dziedziny życia w Zgierzu, odpowiadamy na pytanie i jesteśmy do tej grupy przyjmowani. Później pod postami na grupie możemy wyrażać swoje opinie, dyskutować na różne tematy. Obecnie dyskutujemy o produktach i zasobach miasta. Niedługo będziemy rozmawiali o tym, jaką ścieżkę rozwoju powinien mieć Zgierz. Oprócz tego zespół powołany przez prezydenta Zgierza opracowuje kompletną koncepcję projektu pod nazwą Zgierz Miastem Marzeń. Dotychczasowe działania to drugi etap projektu. W następnym spośród 54 miast zostanie wyłonionych 15. W tym ważnym gronie ma szansę znaleźć się także Zgierz. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu jako dysponent pożyczki w ramach tarczy antykryzysowej przeżywa prawdziwe oblężenie. Kilka tysięcy małych firm z powiatu zgierskiego złożyło wnioski o 5 tysięcy złotych pożyczki. Większość z nich pieniądze ma już na koncie. A to nie jedyna forma wsparcia, o jaką firmy mogą ubiegać się w ramach tarczy antykryzysowej. Od początku kwietnia do dziś na biurka urzędników wpłynęło kilka tysięcy wniosków o pożyczkę. Ci, którzy składali wnioski na początku, już otrzymali pieniądze na konta. Ci, którzy wnioski złożyli w ostatnich dniach na przelewy, będą musieli jeszcze chwilę poczekać. Po 10 godzin dziennie, często w sobotę zabieramy pracę również do domu, żeby przyspieszyć te wypłaty, żeby jak najwięcej tych wypłat poszło. Oczywiście tych wniosków jest dużo, więc no te okresy oczekiwania są różne. Mam nadzieję, że w tej chwili to się już zmniejszy, ten okres oczekiwania, bo ta fala, która była w kwiecień do 4-5 maja, już minęła. W tej chwili jesteśmy na etapie wypłacania już na przykład pożyczek z dnia 11-12 już maja, także okres oczekiwania już będzie coraz krótszy. Dyrektor zapewnia, iż środków na ten cel nie zabraknie. Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na świadczenia z tarczy antykryzysowej przeznaczono już ponad 20 milionów złotych. Do 27 maja 668 wniosków dla firm, które nie zatrudniają pracowników. Dofinansowanie. 750 pożyczek, 7500 pożyczek i 427 wniosków złożonych, tak jak powiedziałam, na te prawie 2800 pracowników. Także naprawdę jest tutaj ogromne wsparcie. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy mówi, iż kierowana przez nią jednostka nie była i nie jest zamknięta. Drzwi Powiatowego Urzędu Pracy są otwarte tak dla przedsiębiorców, jak i dla osób poszukujących pracy. Obsługa prowadzona jest na miejscu, ale też w dużej mierze w formie elektronicznej. Urzędnicy nie tylko przyjmują gotowe wnioski, ale również pomagają, tłumaczą, jak je wypełniać. Dłuższa rozmowa z panią dyrektor zaraz po wydarzeniach. Serdecznie zapraszamy. Jak zapowiadają synoptycy, czerwiec będzie bardzo ciepły i słoneczny. Temperatury w ciągu miesiąca będą oscylować w granicach 30 stopni. Po majowych deszczach jeszcze na początku czerwca ma być dość chłodno. Czas na prognozę pogody. Noc z poniedziałku na wtorek pochmurna, możliwe lekkie opady deszczu. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Termometry wskażą do 18 stopni w ciągu dnia i do 6 nocą. W środę aura podobna. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać. Wyniesie 1008 hektopaskali. W czwartek termometry pokażą maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Możliwe opady deszczu. Dopiero w drugiej połowie czerwca, gdy rozpocznie się astronomiczne lato, będziemy mogli cieszyć się wysokimi temperaturami. Nawet powyżej 30 stopni. W
poniedziałkowym serwisie informacyjnym to już wszystko. Zostańcie Państwo z nami, bo już po krótkiej przerwie program W Centrum Uwagi. Na kolejne wydarzenia zapraszam w środę o stałej porze. Sympatycznego wieczoru życzę. Do zobaczenia. Emila Okupska, dobry wieczór. To jest program W Centrum Uwagi, a moim Państwa gościem jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pani Marta Pietrak-Kędzierawska. Dobry wieczór. Witam serdecznie, pani redaktor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatnie miesiące to ciężki okres dla nas wszystkich, ale też tutaj ciężki okres dla Powiatowego Urzędu Pracy. Pracowity okres. Bardzo pracowity, szczególnie od miesiąca kwietnia tego roku, kiedy Powiatowy Urząd Pracy realizuje tarczę antykryzysową dla przedsiębiorców, małych, średnich firm, jak również mikroprzedsiębiorców. Mamy bardzo dużo pracy, wręcz już nie pamiętam od dawna, kiedy w takim tempie i w takiej ilości było pracy. Jakie wnioski związane z tarczą antykryzysową mogą składać przedsiębiorcy tutaj z terenu powiatu zgierskiego? Mamy dwa rodzaje wsparcia, jeżeli chodzi dla przedsiębiorców. Dla mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy zatrudniają pracowników do 9 osób, jak również nie zatrudniają pracowników, mogą skorzystać z pożyczki na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, na pokrycie kosztów prowadzenia własnej działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy prowadzą, również są mikroprzedsiębiorcami, jak również i zatrudnia i małymi i średnimi i zatrudniają pracowników, mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika wynikające ze spadku zatrudnienia ich obrotów gospodarczych, a także dla firm jednoosobowych prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają pracowników, też w wyniku spadku obrotów mogą otrzymać dofinansowanie do swoich kosztów działalności gospodarczej. A z której z tych form korzystają najchętniej? Czy można to tak określić? To znaczy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pożyczki, to nabór trwa cały czas. Nabór jest po prostu nieprzerwalny. Trwa on od miesiąca kwietnia i do chwili obecnej tych wniosków, do dnia można powiedzieć wczorajszego, 7,5 tysiąca wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. Oczywiście my obsługujemy cały powiat, tak? Czyli to są z powiatu, ale cały czas, dziennie tych wniosków, oczywiście największa fala była w miesiącu kwietniu, natomiast do początku maja, natomiast już w tej chwili obserwujemy
wiemy, że dziennie wpływa około 100-150 wniosków, czyli troszeczkę już mniej. W związku z powyższym, i to jest pomoc dla, tak jak powiedziałam wcześniej, dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i które są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zatrudniających pracowników jako mikroprzedsiębiorcy do 9 osób, jak również niezatrudniających. I ta pomoc cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to pomoc, zależy dla jakiej firmy, tak? Wystarczająca czy niewystarczająca. Trudno tutaj wypowiadać się za przedsiębiorców, bo to też zależy, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzą, jakie koszty działalności. Niemniej jednak jest to wsparcie na pewno, które jest dla tych przedsiębiorców bardzo pomocne. I tak naprawdę każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrował przed dniem 1 kwietnia tego roku, o tą pomoc dotyczącą udzielenia pożyczki może się ubiegać. We wcześniejszym etapie tarczy było pomoc dla osób, dla przedsiębiorców, którzy zarejestrowali do 1 marca, natomiast zostało to wydłużone do 1 kwietnia i również dla tych, co nie posiadają pracowników. My na dzień dzisiejszy wypłaciliśmy już dla przedsiębiorców ponad około 70% wniosków jest już wypłaconych. Na dzień wczorajszy, ponieważ takie meldunki codziennie składamy do ministerstwa, na dzień wczorajszy już udzieliliśmy pomoc, wypłaciliśmy już 5000 pożyczek i posłużę się tutaj kwotą finansową, to jest około 25 milionów. Także to jest naprawdę potężna kwota. Dziennie, proszę Państwa, staramy się wypłacać około 200-300 pożyczek. Oczywiście pracują tak naprawdę 90% pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pracuje na tarczę antykryzysową. Dlatego też, ponieważ tak jak mówię, wniosków jest bardzo dużo i to są nie tylko pożyczki, ale druga też forma, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników. I tutaj, proszę Państwa, takie dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcy, jak również może to być spółka, czy to cywilna, czy prawa handlowego, jak również własna działalność gospodarcza zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. I tutaj może otrzymać mikroprzedsiębiorca, może otrzymać mała firma, jak również średnie przedsiębiorstwo. I proszę Państwa, to jest uzależnione dofinansowanie od spadku obrotów. Czyli jeżeli, jak my ten spadek obrotów tutaj liczymy, tak? W przypadku przedsiębiorców, których spadek obrotów, licząc, oni sobie sami wskazują miesiące przed dniem złożenia wniosku. Czyli w ciągu 2 miesięcy podają, na przykład wniosek składają w dniu 30 maja, czy tam 15 maja, więc mogą podać okresy 2 miesiące wstecz, czyli za miesiąc marzec i kwiecień tego roku, w porównaniu do tych samych miesięcy ubiegłego roku, bądź składając wniosek na przykład w połowie miesiąca, nie od pierwszego, mogą cofnąć się o 60 dni wstecz i również ten spadek obrotów porównać do 60 dni wstecz przed dniem złożenia wniosku i ten sam okres z roku 2019. Jeżeli ten spadek obrotów wyniósł 30%, wówczas wtedy urząd dofinansowuje 50% najniższego wynagrodzenia na każdego pracownika przez okres 3 miesięcy. Czyli to jest kwota 1300 zł. W przypadku, jeżeli spadek wyniósł 50% obrotów, wówczas wtedy mamy dofinansowania 70% najniższego wynagrodzenia, co czyni kwotę 1820 zł miesięcznie na każdego pracownika.
I w przypadku, jeżeli spadek jest 80%, to jest 90% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2340 zł na pracownika. W przypadku to samo działa dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracownika i w przypadku spadku tych obrotów tak samo analogicznie 30, 50 bądź 80% tak samo mają wsparcie przez okres 3 miesięcy na prowadzenie tutaj własnej działalności gospodarczej. I teraz tak, jeżeli chodzi, proszę Państwa, jakie tu są warunki, tak, żeby spełnić? No oczywiście firma musi funkcjonować, tak, nie może być zawieszona działalność gospodarcza, aby otrzymać zarówno pożyczkę, jak również dofinansowanie do pracowników. W przypadku pożyczki warunek jest taki, że firma musi funkcjonować co najmniej 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki, ponieważ po okresie 3 miesięcy składa wniosek o umorzenie tej pożyczki. I w przypadku, jeżeli spełni ten warunek, czyli prowadzi tą działalność 3 miesiące od momentu udzielenia, czyli wypłaty tych pieniążków, składa taki wniosek do Urzędu Pracy w terminie 14 dni po upływie 3 miesięcy, wówczas wtedy taka pożyczka będzie umorzona. Jeżeli oczywiście pracodawca nie spełni tych warunków, czyli zlikwiduje tą działalność, tak, w okresie 3 miesięcy po otrzymaniu pożyczki, wtedy będzie musiał te pieniążki zwrócić, oczywiście proporcjonalnie do okresu tego, kiedy przerwał tą działalność gospodarczą, bez odsetek oczywiście w terminie 30 dni, bądź będzie musiał spłacać tą pożyczkę, będzie musiał spłacać tą pożyczkę przez okres 12 miesięcy, jeżeli tych warunków nie spełni. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw i dofinansowania do pracowników, tutaj odbywa się to tak, że przedsiębiorca składa wniosek, w przypadku pierwszej wypłaty składa cały wniosek z dokumentami, natomiast w przypadku kolejnych miesięcy składa tylko oświadczenie już za kolejne miesiące plus kalkulator tak zwany swoich pracowników, bo czy po prostu te pieniądze, stan podaje pracowników na koniec danego miesiąca i te środki są wypłacane. W przypadku tutaj dofinansowań pracowników to wnioski są składane w momencie, kiedy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ogłosi konkurs. I my tak naprzemiennie, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, i my tak naprzemiennie robimy, bo oczywiście również organizacje pozarządowe mogą też się starać w wyniku spadków tutaj swoich przychodów o takie wsparcie. Więc raz ogłaszamy konkurs na 14 dni dla przedsiębiorców. W tej chwili na przykład jest ogłoszony, skończył się tutaj nabór dla wniosków przedsiębiorców za miesiąc maj. W tej chwili jest nabór trwa dla organizacji pozarządowych, które działają na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Natomiast i ten nabór trwa do 7 czerwca, w tej chwili aktualnie. Natomiast dla przedsiębiorców będzie od 5 czerwca znowuż na 14 dni ogłoszony nabór i w tym okresie będą z kolei składać kolejne wnioski. Ja nie ukrywam, że przedsiębiorcy też sobie przeliczają, kiedy ten spadek jest największy, tak? Bo wiadomo, że tak naprawdę to wszystko, pewne branże stanęły w połowie marca i też dla nich ten spadek za miesiąc kwiecień i maj tak naprawdę jest największy, więc te pierwsze wnioski, najwięcej wniosków właśnie wpłynęło w tym naborze majowym i spodziewamy się, że w naborze czerwcowym. Tutaj mówimy o tej ochronie tych stanowisk pracy, a co z bezrobotnymi? Czy zwiększyła się liczba? Czy zgłaszają się? Jak to wygląda w stosunku do innych miesięcy? Panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, oczywiście nie ukrywamy, że bezrobocie zwiększyło się. Nie jest to duża ilość osób, bo biorąc pod uwagę stan bezrobocia od stycznia do 27 maja, czyli do dnia wczorajszego, czyli przez okres, można powiedzieć, 5 miesięcy,
zwiększyło się o 316 osób. Oczywiście w miesiącach marzec, kwiecień było więcej tych rejestracji. Natomiast, proszę Państwa, obserwujemy też, czy pracodawcy likwidują działalność, czy zawieszają swoją działalność. Posłużyliśmy się informacją z Głównego Urzędu Statystycznego, który przysłał nam za 4 miesiące roku, czyli od stycznia do kwietnia, i można powiedzieć, że tych działalności było zlikwidowanych na poziomie 330 w naszym powiecie i faktycznie w miesiącu kwietniu i marcu trochę firm zawiesiło własną działalność. No zawiesiło chociażby z racji tego, że no nie funkcjonowali, tak? Nie pracowali, w związku z tym uznali, że zawieszą tą działalność. Ale nie przekłada to się jednocześnie na rejestrację w urzędzie, bo to są naprawdę śladowe ilości firm, które zarejestrowały się w przypadku czy likwidacji działalności, czy zawieszenia, bo takich zawieszeń jest około osób, które zarejestrowały się, zawieszając działalność, to jest naprawdę około 10 osób, jak rozmawiałam tutaj z paniami, które rejestrują. Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację osób i zwolnienia pracodawców z tytułu no, tej ustawy, tak, która dała możliwość pracodawcy tej specustawy zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tak, w wyniku porozumienia stron z dnia na dzień, to takich zwolnień jest w granicach 13% osób, które zostały zarejestrowane. Czyli to też nie jest duża skala, bo to jest raptem za ten okres 3 miesięcy 100 parę osób. W związku z powyższym, oczywiście nie można powiedzieć, że to jest koniec, dlatego że część pracodawców, jednak większość pracodawców, z którymi my rozmawiamy, na razie nie podejmuje drastycznych decyzji. Oczywiście korzystają z tej tarczy, która dla nich jest ogromnym wsparciem. Przecież tarcza to nie tylko Urząd Pracy, ale inne instytucje, które też wypłacają pomoc, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy składki, tak, zwolnienie ze składek ZUS-u, bądź w przypadku małych firm w 50%, bądź Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdzie wypłaca Wojewódzki Urząd Pracy też dofinansowania, czy różnego rodzaju możliwości otrzymania przez banki pożyczek, kredytów, tak, które w późniejszym okresie po spełnieniu pewnych warunków będą umarzane w jakiejś części, jak również inicjatywa samych gmin, które też włączyły się w tą pomoc, bo nie ukrywajmy, że też są zwolnienia czy z czynszu za lokale, czy też umorzenia podatków, tak, dla przedsiębiorców od nieruchomości. Także to też jest ogromna pomoc i przedsiębiorcy to czują. Na pewno, no, jeżeli biorąc skalę, to dla jednego jest ta pomoc wystarczająca, dla drugiego nie, bo to też zależy od rodzaju prowadzonej działalności, od ilości osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, od kondycji też firmy. Tak? Oczywiście jak my patrzymy na nasze wnioski, które wpływają do urzędu i w przypadku na przykład dofinansowań do pracowników, to tutaj chciałabym się posłużyć statystyką. Wpłynęło do chwili obecnej 427 pracodawców złożyło wnioski na finansowanie dla 2785 pracowników. I jak patrzymy w statystyce, to głównie to są pracodawcy, którzy zatrudniają, czyli mikroprzedsiębiorcy i małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób. Jeżeli chodzi o średnie firmy, to tak naprawdę u nas złożyło
10 takich przedsiębiorców. W związku z powyższym tutaj problem największy jest dla tych jednak małych firm, czyli mikroprzedsiębiorców i ewentualnie średnich przedsiębiorców. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o spadki zatrudnienia, to w głównej, jeżeli tak obserwujemy, to najwięcej jest spadku 50% obrotów i 30%. Jeżeli chodzi o 80% obrotów, to właśnie kosmetyczne, fryzjerskie, usługowe, które zostały zamknięte, gdzie firmy nie funkcjonowały, to tutaj ten spadek zatrudnienia faktycznie wystąpił duży, maksymalny, praktycznie 100%, tak? Więc oni, ale to są małe firmy, które głównie i tak jak powiedziałam, czy usługi projektowe, usługi fotograficzne, usługi geodezyjne, usługi restauracje, czyli branża gastronomiczna, ta, która no bardzo ucierpiała, też handel, tylko nie mówię tutaj o handlu spożywczym, tak, tylko o wszelkiego rodzaju handlu przemysłowym, także kancelarie prawne, notarialne, biura rachunkowe, też można powiedzieć transport, ale też branże budowlane. W związku z tym duża ilość tutaj, no najbardziej ta branża usługowa, usługi ogólnodostępne, tak, dla ludności. Ja mam nadzieję, że w tej chwili już te działalności gospodarcze są otwierane, już zostały otwarte od 18 maja. Powoli zaczynają kolejne branże, czy od 1 czerwca, od 6 gastronomiczne. W związku z powyższym to też zacznie, myślę, pracodawcy zaczną to powoli odbudowywać i myślę, że no trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, jaka będzie sytuacja. Będziemy też badali ten rynek pracy, bo na przykład część pracodawców może faktycznie nie wytrzymać tego, nie mają na tyle zabezpieczenia finansowego i ta tarcza antykryzysowa no, na tyle nie pozwoliła im, żeby no nie zwolnili pracowników w związku z powyższym, ale mogą to być zwolnienia na przykład w trybie ustawowym kodeksu pracy, czyli w zależności od stażu pracy, okresy wypowiedzenia. Także my tak naprawdę będziemy mogli dopiero o tym mówić czerwiec, lipiec, a myślę, że i nawet wrzesień, październik, bo będziemy obserwować, jaki będzie wzrost bezrobocia tutaj w naszym powiecie, no i w ogóle w Polsce. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia, ona też troszeczkę zwiększyła się, była 6%, natomiast w tej chwili za miesiąc kwiecień jest 6,3%, także nie jest to duży wzrost. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że będzie to się zwiększało z miesiąca na miesiąc, ale spokojnie, obserwujmy to i miejmy nadzieję, że powoli ta gospodarka zacznie ruszać do przodu. Powiem tak, no przez to, że jesteśmy nastawieni głównie jako urząd na pomoc przedsiębiorcom, na to, żebyśmy ratowali miejsca pracy, żeby przedsiębiorcy nie zwalniali przede wszystkim pracowników, ani nie likwidowali własnej działalności gospodarczej. Dlatego staramy się, pracujemy naprawdę bardzo, bardzo ciężko, bardzo intensywnie, po 10 godzin dziennie, często w sobotę zabieramy pracę również do domu, żeby przyspieszyć te wypłaty, żeby jak najwięcej tych wypłat poszło. Oczywiście tych wniosków jest dużo, więc no te okresy oczekiwania są różne. Mam nadzieję, że w tej chwili to się już zmniejszy, ten okres oczekiwania, bo ta fala, która była w kwiecień do 4-5 maja, już minęła. W tej chwili jesteśmy na etapie wypłacania już na przykład pożyczek z dnia 11-12 już maja, także okres oczekiwania już będzie coraz krótszy. Ale jeszcze tak chciałabym Państwu tutaj z ciekawości powiedzieć, że jak zrobiłam statystykę, to oczywiście najwięcej przedsiębiorców mamy z terenu miasta Zgierza, tak, i gminy. I to jest, jeżeli chodzi o pożyczki, to prawie 48% to jest tutaj ze Zgierza i gminy.
No i na drugim miejscu jest oczywiście Aleksandrów Łódzki, 24% tutaj przedsiębiorców. Najlepiej no to Parzęczew, no z racji tego, że chyba jest najmniejszą gminą. Natomiast jeżeli chodzi i tak naprawdę we wszystkich tutaj formach dofinansowań dla pracowników, no na pierwszym miejscu oczywiście jest miasto Zgierz, no z racji tego, że jest tutaj największe i tutaj około 50%, a nawet 60% podmiotów, które nie zatrudniają pracowników, starają się tutaj o dofinansowanie. Także naprawdę, proszę Państwa, takich wniosków do 27 maja 668 wniosków dla firm, które nie zatrudniają pracowników. Dofinansowanie 750 pożyczek, 7500 pożyczek i 427 wniosków złożonych, tak jak powiedziałam, na te prawie 2800 pracowników. Także naprawdę jest tutaj ogromne wsparcie środków finansowych. Ja chcę powiedzieć, że my już wydaliśmy około 30 milionów. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie w ogóle środków, dlatego że ja już 4 razy występowałam do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i naprawdę te decyzje bardzo szybko są przyznawane i te środki finansowe. Mamy na tą chwilę 80 milionów zabezpieczonych dla przedsiębiorców. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy występować o kolejne. Natomiast w przybliżeniu mogę powiedzieć, że korzystamy już, mamy wniosków już zaangażowanych, tak, złożonych na ponad 50 kilka milionów. W związku z powyższym na razie te pieniądze, które mamy, nam wystarczają. Zobaczymy, co będzie dalej w kolejnych miesiącach, ale jeżeli chodzi o środki finansowe, z tym naprawdę nie ma problemu. I proszę Państwa, powoli zaczniemy, jak funkcjonuje urząd. Oczywiście to, że nie jesteśmy otwarci dla klientów w sensie takich osobistych kontaktów, to niemniej jednak pośrednicy codziennie telefonują w dniu wizyty do wszystkich klientów, ponieważ obsługujemy klientów z całego powiatu, dlatego że nie funkcjonują punkty informacyjno-konsultacyjne w terenie z uwagi na to, że ci pracownicy nam są potrzebni tutaj do obsługi tarczy antykryzysowej. Po prostu i dlatego musieliśmy te punkty między innymi też zamknąć, bo no nie poradzilibyśmy sobie też sami, dlatego że mówię, 90% załogi pracuje na obsługę tarczy antykryzysowej. W związku z tym są ludzie poprzesuwani z różnych komórek organizacyjnych. W związku z powyższym obsługujemy cały powiat i w dniu wizyty są wykonywane telefony do osób bezrobotnych, potwierdzana jest gotowość do podjęcia pracy, są oferty pracy na stronie internetowej, gdzie każdy bezrobotny może sobie wejść, zapoznać się, są udostępniane adresy przedsiębiorców i może pojechać w sprawie pracy. Zresztą no, oferty pracy są również dostępne czy na portalach społecznościowych, tak, czy innych portalach praca.gov.pl. Wnioski, które składają przedsiębiorcy, oni mogą złożyć w trybie elektronicznym, jak również są wystawione w naszym przedsionku tutaj wejścia do urzędu tak zwane pudełka, które oznaczone są tarczą antykryzysową i można po prostu taki komplet dokumentu w kopercie wrzucić, jak również inną korespondencję, która jest niezbędna. Ale też chciałam powiedzieć, że obsługiwaliśmy może w mniejszym zakresie, ale też firmy, podpisaliśmy kilka umów na staże dla instytucji, które mają własnych kandydatów, miały, a także i na prace interwencyjne. W tej chwili od 1 czerwca już urząd będzie otwarty w Zgierzu, w związku z tym będziemy już troszeczkę w innych warunkach, aczkolwiek ograniczonej obsłudze klientów, bo zgodnie z wymogami sanepidu.
więc też ograniczona ilość osób może przebywać w urzędzie. Natomiast będziemy może bardziej dostępni tutaj w bezpośredniej obsłudze i będziemy też chcieli już ogłosić nabory na staże, na prace interwencyjne, na roboty publiczne, a troszeczkę później, w połowie czerwca, również nabór na staranie się dla osób bezrobotnych o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, jak również dla pracodawców na tworzenie miejsc pracy. Chcemy też troszkę poczekać, tak, żeby pracodawcy troszeczkę po otwarciu tej działalności odbudowali też swoje firmy, bo też trudno jest zaciągać jakiekolwiek teraz zobowiązania, tym bardziej, że one są zawsze obwarowane jakimiś przepisami, utrzymaniem stanowiska pracy przez okres dalszy, więc też w chwili obecnej nie wszyscy pracodawcy może na tyle się czują, żeby podejmować takie decyzje, jeżeli chodzi o zatrudnianie kolejnych osób. Na razie myślę, że oni będą zastanawiać się nad tym, żeby nie zwalniać swoich pracowników, być może zmieniać formę ich zatrudnienia, być może, nie wiem, przechodzić na umowy cywilnoprawne, może proponować otwarcie własnej działalności, tak, gospodarczej i przy jakiejś współpracy. Trudno nam jest dzisiaj mówić o tym. Będziemy to obserwować i ewentualnie Państwa informować na bieżąco. Na co będziemy również czekać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo za uwagę, to był program W Centrum Uwagi. A moim Państwa gościem była dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marta Pietrak-Kędzierawska.